Moi drodzy, krótki film instruktażowy, w jaki sposób wykonać ćwiczenie z wprowadzeniem do klasyfikacji przy użyciu narzędzia Orange Data Mining. Po uruchomieniu narzędzia wykorzystamy operator file, żeby wczytać zbiór danych. Zbiór danych, na którym będziemy pracować, to zbiór Titanic. On jest też dostępny wraz z zainstalowanym, bezpośrednio po zainstalowaniu narzędzia, także wtedy, jeżeli sobie tutaj klikniecie, to powinniście znaleźć też ten zbiór danych. To jest bardzo prosty zbiór danych. Jak widzicie, mamy tutaj trzy atrybuty kategoryczne. Każdy z nich pełni rolę feature. Tutaj mamy status, czyli rodzaj biletu, mamy osoby, które były w załodze, no i osoby, które miały bilet pierwszej, drugiej i trzeciej klasy. Mamy zmienną binarną reprezentującą wiek z podziałem na dzieci i dorosłych i mamy zmienną binarną reprezentującą płeć, kobiety, mężczyźni. I zmienną celu jest tutaj atrybut survived, który przyjmuje wartości yes, no. W zbiorze danych mamy 2201 instancji, czyli wszystkie osoby, które były w momencie katastrofy na pokładzie statku. Oczywiście zawsze możecie użyć sobie operatora data table po to, żeby sobie ten zbiór danych obejrzeć. Jak to mniej więcej wygląda. My nie będziemy w ramach tego ćwiczenia starali się uzyskać jakiejś niesamowitej trafności predykcji. Nas będzie interesowało zapoznanie się z podstawowymi terminami wykorzystywanymi podczas klasyfikacji. Zatem przyjrzyjmy się tym głównym terminom. W zakładce Evaluate znajdziecie operator Test and Score. Ten operator pozwoli nam zaaplikować kilka gotowych algorytmów, kilka klasyfikatorów, kilka modeli do tego zbioru danych. Czyli jeżeli prześlemy tutaj sobie zbiór danych, możemy teraz w zakładce Model znaleźć kilka klasyfikatorów. Żeby wyrażać się bardziej precyzyjnie, teoretycznie rzecz biorąc, model to jest wynik działania algorytmu, czyli to jest ta funkcja, która faktycznie już ze swoimi konkretnymi parametrami, która dokonuje odwzorowania z wejścia na wyjście. Czasami mogę w pośpiechu pod hasłem model ukryć tak naprawdę algorytm, czy nawet rodzinę algorytmów, która może być wykorzystana do zbudowania takiego odwzorowania. My wykorzystamy sobie trzy. Pierwszy, absolutnie najprostszy, on tutaj jest nazywany constant, to jest po prostu zwyczajne głosowanie większościowe, czyli możecie też go znaleźć na przykład na Wikipedii pod hasłem zero R albo zero rule. To jest po prostu sprawdzenie, co w zbiorze uczącym jest najczęściej występowane i to jest w ciemno zawsze predykcja tego samego. No, tutaj jest stała predykcja po prostu klasy większościowej. Żaden klasyfikator nie może być gorszy niż to. Jeżeli jakiś klasyfikator ma precyzję gorszą niż głosowanie większościowe, to jest całkowicie bezużyteczny. Drugi bardzo prosty algorytm, który tu wykorzystamy, to KNN. Łatwo się domyśleć, że to jest K Nearest Neighbors, czyli klasyfikacja na podstawie K najbliższych sąsiadów. Tutaj definiując sobie parametry tego algorytmu, wskazujemy, ilu sąsiadów poszukujemy, jaka jest metryka, funkcja odległości, o tym będziemy też dużo mówić jeszcze, jak będziemy eksperymentować z klastrowaniem, czy ważymy przypadki w zależności od tego, jak daleko leżą od naszego klasyfikowanego punktu, czy też nie. I generalnie rzecz biorąc, pomysł jest taki, że bierzemy sobie K najbliższych sąsiadów do danego punktu, sprawdzamy, jaka klasa jest większościowa w tym właśnie sąsiedztwie, wśród K najbliższych sąsiadów i to jest predykcja dla danego punktu, czyli mamy na przykład dorosłą pasażerkę z biletem drugiej klasy, więc szukamy sobie w pobliżu jej najbardziej podobnych rekordów i głosowanie większościowe zwraca nam decyzję. No i wreszcie jest algorytm indukcji drzew decyzyjnych, algorytm tree. Te algorytmy prześlemy do naszego operatora test and score i tutaj nastąpi ich nauczenie się. Jak one wyglądają? Gdybyście chcieli sobie zobaczyć te modele, no tutaj w przypadku głosowania większościowego nie za bardzo jest to zobaczyć. W przypadku KNN-a też nie za bardzo, to jest przykład leniwej klasyfikacji, nie ma tutaj jakiegoś konkretnego modelu. Natomiast jeżeli chodzi o drzewo, to owszem, możemy sobie to drzewo zwizualizować. To znaczy, możemy sobie wysłać do tego drzewa model. Czy możemy przesłać bezpośrednio? Nie. Czyli musimy przesłać tutaj do drzewa i możemy sobie takie drzewko zwizualizować i faktycznie możemy sobie tutaj zobaczyć mniej więcej, w jaki sposób przebiega ta decyzja algorytmiczna. Tak? Sprawdzamy sobie poszczególne atrybuty,
Tak, sprawdzamy na początek atrybut płeć. Jeżeli to jest kobieta, to w większości przeżyje, tak, chyba że ma bilet trzeciej klasy i wtedy patrzymy sobie na wiek, czy jest dorosła, czy to jest dziewczynka. No i mamy tutaj pewnie prawdopodobieństwo przeżycia albo śmierci. I tak samo w drugą stronę, tak, z poszczególnymi atrybutami. O tych algorytmach i o tym, w jaki sposób buduje się taki model na przykład drzewa decyzyjnego, też będziemy sobie już niedługo mówić. Natomiast tutaj interesuje nas coś innego. Mianowicie interesuje nas porównanie tych zbiorów danych, także to sobie usunę. Popatrzmy sobie na wynik operatora test and score. Co tutaj się dzieje? Otóż mamy tutaj nasze trzy algorytmy do przewidywania decyzji. Jak widzicie, tutaj mamy classification accuracy. Classification accuracy, która nam mówi o tym, dokładnie jak dobry jest dany algorytm, mianowicie ile udało mu się poprawnie przewidzieć. Nasz algorytm z głosowaniem większościowym zawsze mówi, że dana osoba zginie, ponieważ większość pasażerek i pasażerów Titanica zginęła, dokładnie 67%, 67,7% osób na pokładzie zginęło i to jest za każdym razem decyzja, więc to jest dokładnie procent poprawnych predykcji, natomiast wszystkie inne predykcje oczywiście są złe, dlatego że dla każdej osoby, która przeżyła, nasz model twardo mówi, ta osoba zginie, więc użyteczność tego algorytmu jest taka sobie. Tutaj mamy algorytm z drzewem decyzyjnym, jak widzicie, jest znacząco lepszy niż algorytm, niż zwykłe głosowanie większościowe. I wreszcie KNN, który w tym przypadku zawodzi na całej linii. Ale pytanie brzmi, na jakiej zasadzie teraz odbywa się to testowanie? Otóż, żeby nauczyć nasz model, musimy dostarczyć do tego modelu pewien zbiór uczący. Tak? Nazywamy go po polsku zbiorem uczącym, po angielsku training set. Natomiast testowanie powinno się odbyć na osobnym zbiorze danych, na zbiorze testowym, test set. Nie ma sensu sprawdzanie jakości klasyfikatora na zbiorze uczącym z tego prostego powodu, że wtedy promowalibyśmy zwykłe zapamiętywanie, zwykła memoryzacja byłaby najlepszą możliwą strategią. Gdyby model nauczył się wszystkich przypadków, które występują w zbiorze treningowym, w zbiorze uczącym, byłby w stanie każdy z nich ze 100% poprawnością przewidzieć, natomiast w żaden sposób nie generalizował się by ponad to, co można znaleźć w zbiorze treningowym. Dlatego interesuje nas sensowna procedura podziału na zbiór uczący i zbiór treningowy. Jak możemy to zrobić? Tym zajmujemy się w tym miejscu. Możemy poprosić o próbkowanie losowe i losowo próbkując możemy sobie poprosić o kilka takich próbek, na przykład o 10 takich próbek i tutaj możemy wskazać, w jakiej proporcji chcemy podzielić zbiór, dane wejściowe tych naszych 2200 rekordów na zbiór uczący i zbiór testujący. Tutaj będziemy mieli 2/3, które pójdą na uczenie modelu, a 1/3 na testowanie, czyli każdy z tych modeli teraz będzie testowany na danych, które w żaden sposób nie były wykorzystane podczas procesu uczenia. Oczywiście możemy sobie tutaj zmodyfikować, ale to 66 jest takim bardzo tradycyjnym typem, ale też możecie spotkać i 70, i 80 jak najbardziej. Oczywiście precyzja głosowania większościowego w ogóle się nie zmienia, no bo cały czas działa tak samo. Tak długo, dopóki to próbkowanie mniej więcej taką samą proporcję do zbioru testowego przekazuje, czyli 67% zgonów i reszta osób, które przeżyły, no to nasze głosowanie większościowe będzie działało tak samo. Natomiast zauważcie, że teraz już przy poprawnym podziale mamy zupełnie inną jakość algorytmu K najbliższych sąsiadów. Co tutaj mamy jeszcze? Możemy potestować na zbiorze uczącym i to jest zdecydowanie zbyt, akurat tutaj w przypadku KNN-a to trochę nie wychodzi, natomiast zazwyczaj dla znakomitej większości algorytmów klasyfikacji testowanie na zbiorze uczącym jest nadmiernie optymistyczne, to znaczy jakość, którą tutaj dostaniemy, ta metryka związana z classification accuracy będzie zdecydowanie przeszacowana, dlatego że model uczy się i jest testowany na czymś, co już widział w trakcie swojego procesu uczenia, więc w żaden sposób nie sprawdzamy stopnia generalizacji, nie patrzymy, w jaki sposób ten model będzie mógł być zaaplikowany do nowych danych, których wcześniej w swojej historii nie widział. Żeby móc zastosować go na danych testowych, musielibyśmy te dane testowe dostarczyć do operatora, teraz tego nie robimy. I tu jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, walidacja krzyżowa. Walidacja krzyżowa jest bardzo często spotykaną
procedurą, szczególnie tam, gdzie nie dysponujemy bardzo dużą liczbą danych do uczenia, gdzie chcielibyśmy z jednej strony wykorzystać każdy rekord do uczenia, a z drugiej strony chcielibyśmy zapewnić poprawną procedurę testowania. To jest bardzo prosta, jednocześnie bardzo sprytna procedura. Mianowicie polega ona na tym, że wybieramy sobie pewną liczbę podziałów naszego zbioru, a że dla uproszczenia przyjmijmy sobie 3. I teraz to, co robimy, to dzielimy sobie cały zbiór, którym dysponujemy, na 3 równe części. Jedną z tych części odkładamy na bok, nie wykorzystujemy jej, natomiast pozostałe 2/3 wykorzystujemy do wytrenowania modelu. Trenujemy sobie model, testujemy ten model na 1/3, która została odłożona, czyli model jest testowany poprawnie na danych, których nie widział w trakcie swojego uczenia się. I tą procedurę powtarzamy za każdym razem inną część, odkładając do testowania. Innymi słowy, powtórzymy całą procedurę uczenia 3-krotnie. I ostateczny wynik, czyli to, co tutaj raportujemy, ta ostateczna dokładność klasyfikacji, będzie uśrednieniem z tych 3 przebiegów, albo na przykład z tych 5 przebiegów, które sobie tutaj zastosujemy. W większości materiałów, książek, artykułów spotkacie się z 10-krotną walidacją krzyżową i to 10 to jest just about right. Nie ma powodu, dla którego to nie jest żadna magiczna liczba, mogłoby być 8, mogłoby być 12, ale tak się przyjęło, standardowo ludzie dzielą to na 10 równych foldów i raportują wyniki 10-krotnej walidacji krzyżowej, też tak my będziemy robili. Gdybyśmy natomiast chcieli tak poprawnie podzielić sobie nasz zbiór na zbiór uczący i zbiór testujący, zrobilibyśmy troszeczkę inaczej, mianowicie z zakładki data wybralibyśmy operator data sampler. Teraz dane przesłalibyśmy bezpośrednio do modułu, który zajmuje się próbkowaniem. Tutaj wskazalibyśmy, jak chcemy to podzielić, czy na przykład konkretny rozmiar, liczbę, czy właśnie zrobić walidację krzyżową, czy bootstrap, no, na przykład 70-30, tak? Powiedzmy, że tak chcemy sobie to podzielić. Wówczas byśmy przekazali 2 osobne zbiory danych do tego operatora. Data sample, czyli to, co zostało próbkowane, tych 70%, ale zaraz potem byśmy sobie, no, przepraszam, dwukrotne kliknięcie na przepływ pozwala Wam zdefiniować dokładnie ten przepływ. Operator data sample ma 2 porty wyjściowe. W jednym z nich wychodzi nam próbka danych, czyli to 70%, które wskazaliśmy, a pozostałe, czyli 30, wychodzi tym drugim portem. Moglibyśmy teraz do operatora test and score przekazać dane do uczenia jako zbiór uczący, a to, co tutaj odłożyliśmy, to byłyby dane testujące. I w takim przypadku moglibyśmy tutaj powrócić i teraz sobie osobno zweryfikować wynik na danych testowych albo zbyt optymistycznie na danych treningowych. Zatem to jest pierwsza sprawa. Co to jest area under curve? O tym za chwileczkę. Miara F1, precision and recall. To musimy sobie dobrze wytłumaczyć. To są 2 bardzo popularne i często wykorzystywane miary, które służą do sprawdzenia, jak dobrze klasyfikator radzi sobie w przypadkach brzegowych. Precyzja to jest, że tak, w przypadku klasyfikacji binarnej zmienna celu ma 2 wartości. Powiedzmy, że tutaj bardziej interesuje nas predykcja wartości survived równe yes. Czyli chcemy przewidzieć, chcemy znaleźć te osoby, które przeżyły katastrofę. Nazwijmy je roboczo klasą pozytywną, a pozostałych nazwijmy klasą negatywną. W terminologii uczenia maszynowego przyjęło się, że termin klasa pozytywna oznacza klasę, którą próbujemy przewidzieć, która jest ważniejsza z biznesowego, użytkowego punktu widzenia. To nie ma nic wspólnego z taką rzeczywistą pozytywnością klasy, na przykład w zastosowaniach medycznych. Bardzo często spotkacie się z tym, że klasą pozytywną jest rozpoznanie na przykład jakiejś choroby, na to rozpoznanie jakiegoś nowotworu na zdjęciu. Nawet nie ma w tym nic pozytywnego, ale ta terminologia positive class oznacza po prostu klasa, która budzi nasze zainteresowanie, ta, którą próbujemy przewidzieć. I teraz, co to jest precyzja? Precyzja to jest procent przypadków, które my wskażemy jako należące do klasy pozytywnej, które naprawdę są pozytywne. W naszym przypadku powiedzmy, że nasz model wskazuje 1000 osób jako te, które przeżyją. I spośród tych 1000 osób rzeczywiście 800 to są te osoby, które przeżyły katastrofę, czyli nasz model pomylił się w 20%. 200 osób sklasyfikowało niepoprawnie.
precyzja w tym przypadku będzie wynosiła 80%, ponieważ spośród 1000 przypadków zaklasyfikowanych jako należące do klasy pozytywnej, 800 faktycznie należało do klasy pozytywnej. A cóż to jest recall? Recall to jest procent wszystkich przykładów należących do klasy pozytywnej, które przez nas zostały oznaczone jako należące do klasy pozytywnej. Znów wracając do naszego przykładu, gdyby katastrofę przeżyło, dejmy na to, 1200 osób, to my spośród tych 1200 osób rozpoznaliśmy poprawnie 800 osób. Zatem recall, czyli zwrot naszego modelu, wynosiłby w tym przypadku 2 trzecie, czyli 66%. Te dwie miary bardzo trudno jest optymalizować jednocześnie. W zasadzie jest to niemożliwością. Jeżeli chcemy zwiększyć precyzję, to siłą rzeczy musimy wskazać więcej przypadków i częściej się pomylimy, więc wtedy nasz... Przepraszam, jeżeli chcemy zwiększyć precyzję, oczywiście musimy zawęzić zwracany wynik, dlatego że wtedy chcemy mieć w naszym zwracanym wyniku tylko i wyłącznie te instancje, co do których jesteśmy naprawdę w 100% przekonani, że to są poprawni przedstawiciele naszej klasy pozytywnej, ale tym samym zmniejszając zwracany zbiór, zmniejszamy recall, dlatego że niektóre przypadki siłą rzeczy wtedy wypadną. Jeżeli chcemy zwiększyć recall, musimy rozszerzyć zwracany zbiór, musimy więcej przypadków otagować jako należący do klasy pozytywnej, no siłą rzeczy popełnimy wtedy więcej pomyłek, tak? I stąd też ten problem. Miara, którą tutaj widzicie, F1, to jest średnia harmoniczna precyzji i zwrotu. Zapraszam do zapoznania się z artykułem na Wikipedii, gdzie dokładnie ten wzorek jest pokazany. Bardzo prosty i to jest po prostu jedna liczba, która agreguje te dwie liczby, ale wykorzystując średnią harmoniczną, więc dzięki temu można jakoś sensownie je ze sobą porównać. Więc bardzo często w raportowaniu jakości klasyfikatora na przykład raportujemy tylko i wyłącznie miarę F1 jako taką ogólną, uśrednioną miarę obejmującą sobą zarówno precision, jak i recall, chociaż w praktyce, tam gdzie naprawdę aplikujemy modele uczenia maszynowego, zazwyczaj jest tak, że to zastosowania biznesowe decydują, czy nasz model powinien optymalizować precyzję, czy powinien optymalizować zwrot. Czasami jest tak, że właśnie model, dobry model to taki, który ma bardzo wysoką precyzję i nie dbamy tak naprawdę o recall, a czasami jest dokładnie odwrotnie. Tak? Gdybyśmy chcieli na przykład oceniać system do filtrowania spamu, to raczej interesowałoby nas pewnie optymalizacja zwrotu, bo chcielibyśmy, żeby jak najwięcej wiadomości, które są spamem, rzeczywiście zostały jako spam oznaczone. Z kolei, gdybyśmy próbowali znaleźć osoby, które są najbardziej prawdopodobne, żeby zakupić jakiś nie wiem, bardzo drogi produkt, to wtedy chcielibyśmy maksymalizować precyzję. Tak, nie potrzebujemy tych osób bardzo, bardzo wielu, ponieważ wystarczy sprzedać to kilku osobom i będziemy do przodu, ale wtedy chcielibyśmy skupić wysiłki marketingowe na tych, na których naprawdę szansa konwersji jest bardzo duża, więc wtedy chcielibyśmy mieć bardzo wysoki precision. Więc to bardzo, bardzo zależy od konkretnej domeny zastosowania. A co to jest ta area under curve? O tym już za sekundę. Co jeszcze tutaj możemy zrobić? Możemy sobie zwizualizować jakość działania poszczególnych klasyfikatorów za pomocą kilku wizualizacji. One są tutaj, w Evaluate. Najprostszą z nich jest macierz pomyłek. Cóż to takiego jest macierz pomyłek? Macierz pomyłek pokazuje nam dla zadanego klasyfikatora, w jaki sposób, jak i gdzie klasyfikator się najbardziej myli. Tutaj macie w wierszach rzeczywiste przypisanie obiektów do klas, czyli w wierszach mamy osoby, które naprawdę przeżyły i osoby, które naprawdę zginęły. Ponieważ w naszym zbiorze testowym teraz mamy 660 osób, tak, dlatego że wykorzystujemy w test and score, wykorzystujemy teraz zbiór testowy osobny, nie pracujemy na całym zbiorze uczącym i wśród tych 660 pasażerek i pasażerów 213 osób przeżyło, 447 zginęło. W kolumnach macie decyzję klasyfikatora, ponieważ konstant jest głosowaniem większościowym, więcej osób zginęło niż przeżyło, więc nasz model zawsze mówi, że dana osoba zginie. Teraz na głównej przekątnej w macierzy pomyłek macie poprawne predykcje, czyli to są osoby, które naprawdę zginęły i nasz klasyfikator przewiduje, że one zginęły.
Tutaj, w tym miejscu, macie osoby, które naprawdę przeżyły katastrofę i nasz klasyfikator poprawnie zgaduje, że te osoby przeżyły katastrofę. Więc ogólnie dokładnością klasyfikatora, czyli to classifier accuracy, jest iloraz sumy głównej przekątnej przez wszystko. Tak? To jest procent poprawnie sklasyfikowanych. Tutaj z kolei mamy dwa rodzaje błędów. Mamy błędy typu false positive i mamy błędy typu false negative. Błąd false positive oznacza błędne przypisanie obiektu do klasy pozytywnej, czyli tutaj mamy osobę, która naprawdę zginęła, a nasz klasyfikator mylnie przypisał ją do klasy pozytywnej. To jest false positive. Tutaj mamy false negative. Ta osoba naprawdę należy do klasy pozytywnej, przeżyła, ale nasz klasyfikator mylnie ją zaklasyfikował. I znów, wagi tych błędów prawie nigdy nie są takie same. I żeby stwierdzić, która waga, który błąd jest groźniejszy, który z nich ma większe konsekwencje, musielibyśmy tak naprawdę sięgnąć do zastosowania do wymagań biznesowych, które leżą u podłoża danego wykorzystania danego modelu. Czasami będzie tak, że za wszelką cenę staramy się unikać błędów false negative, czasami będziemy za wszelką cenę starali się unikać błędów typu false positive. To bardzo zależy. Tutaj mamy bardzo prostą sytuację, tak? Nasz klasyfikator zawsze mówi nie, więc tutaj mamy jak gdyby zupełnie pusto. Teraz popatrzmy sobie na przykład na drzewo decyzyjne. Tu już widzicie zupełnie inny obraz. Widać wyraźnie, że na głównej przekątnej mamy dobre decyzje i nasz klasyfikator ma zdecydowanie większą tendencję do wykonywania błędów false negative. Innymi słowy, ten klasyfikator znacznie częściej myli się, twierdząc, że dana osoba zginie, mimo że tak naprawdę wiemy, że ta osoba przeżyła, versus false positive. Klasyfikator, który mówi, ta osoba przeżyje, a w rzeczywistości ta osoba zginęła. Tak? I można sobie wyobrazić jakieś scenariusze zastosowań takiego modelu, w którym tego typu działanie, tego typu zachowanie klasyfikatora byłoby jak najbardziej pożądane, ale też można sobie wyobrazić scenariusze, w których zdecydowanie wolelibyśmy, żeby klasyfikator mylił się tutaj, a nie tutaj. No i możemy sobie dzięki temu też porównać to z, no tu już macie bardziej to zrównoważone, tak? Mamy KNN, który wykonuje no, dwa razy więcej ma błędów false negative niż false positive, no ale jest to bardziej zrównoważone. Więc bardzo prosta. Bardzo prosty sposób oceny klasyfikatorów. A jak to zrobić wizualnie? Otóż wizualnie najczęściej wykorzystujemy krzywę ROC. Krzywa ROC, czyli Receiver Operator Characteristics, ona wizualnie przedstawia Wam jakość klasyfikatora. Teraz. To jest znacznie prostsze, niż mogłoby Wam się wydawać. Weźmy sobie na początek klasę Yes, czyli ci, którzy o których nasz klasyfikator mówi, że te osoby przeżyją. Tutaj macie false positive rate, czyli to jest procent wszystkich tych, którzy... przepraszam, tutaj jest true positive rate, czyli tutaj są wszyscy ci, którzy przeżyją. To są poprawne wskazania klasyfikatora. Tak? True positive jest za każdym razem, kiedy dana osoba przeżyła i nasz klasyfikator poprawnie mówi, tak, ona przeżyła. Tutaj macie false positive, czyli ta osoba zginęła, ale nasz klasyfikator mylnie mówi, że ta osoba przeżyje. Na zielono zaznaczone głosowanie większościowe, które generalnie rzecz biorąc zawsze będzie w ten sposób wyglądało. Jeżeli weźmiecie sobie nasz zbiór danych i weźmiecie sobie go w punkcie 50-50, to oznacza to, że ponieważ on tak naprawdę wszystkim daje tyle samo, zawsze mówi, że nie, więc to, czy on się pomyli, czy nie, w przypadku osoby, która przeżyła, jest całkowicie losowe. Tak? Dla tych osób czasami mówi tak, czasami nie. W sensie odwrotnie, on zawsze mówi nie, ale ta osoba czasami, to jest poprawna klasyfikacja, czasami jest ona niepoprawna, a w szczególności dla osób, które naprawdę przeżyły, ona jest zawsze niepoprawna, czyli za każdym razem, jak weźmiemy sobie 10% osób, które naprawdę przeżyły, to na tych 10% nasz klasyfikator popełni dokładnie 10% błędów. Jak weźmiemy 20% z wszystkich tych, którzy przeżyły, to będzie miał 20% błędów. No on za każdym razem się myli, tak? Więc tu jak gdyby sprawa jest jasna. Natomiast przyjrzyjmy się teraz, może ja wyłączę te pozostałe, przyjrzyjmy się na przykład teraz klasyfikatorowi KNN. Co tutaj oznacza to? Ta rosnąca krzywa oznacza, że jeżeli byśmy wzięli pierwszych 40% osób, które nasz klasyfikator klasyfikuje jako osoby, które przeżyją,
to w zasadzie nie popełnilibyśmy żadnego błędu. Tu gdzieś jest może jeden, może dwa błędy, bardzo, bardzo mało. Czyli na samym początku, tam gdzie klasyfikator jest bardzo mocno przekonany, że dana osoba przeżyje, to ten klasyfikator w zasadzie nie wykonuje żadnych błędów. Jeżeli byśmy chcieli znaleźć połowę osób, które przeżyją i zapytalibyśmy nasz klasyfikator KNN, pokaż mi 50% osób, o których jesteś najbardziej pewny, że przeżyły, to w ramach tych 50% osób wskazanych przez ten klasyfikator, 10% to byłyby błędy. Tak? Natomiast wszystkie pozostałe wskazania byłyby poprawne. Tak? No i tutaj już potem liniowo lecą kolejne błędy. Jak zadziałałby idealny klasyfikator? Idealny klasyfikator oczywiście na początek sklasyfikowałby wszystkie przykłady należące do klasy pozytywnej bez żadnego błędu, tak? A potem poleciałby tutaj. Tak? Zatem idealny klasyfikator leciałby w stronę lewego górnego narożnika i im bliżej klasyfikator jest tego miejsca, tym lepiej. Teraz porównajmy to z drzewem decyzyjnym. Znów drzewo decyzyjne. Gdybyśmy poprosili to drzewo decyzyjne o wskazanie 60% osób, które przeżyją, tak, mielibyśmy no, gdzieś tam 15-17% w tym wszystkim byłoby błędów. Jeżeli patrzymy sobie na dwa modele i okazuje się, że jeden model cały czas jest bliżej lewego górnego końca niż drugi model, to możemy śmiało powiedzieć, że ten pierwszy model jest lepszy, tak? Że on tak naprawdę dominuje nad tym drugim modelem, a miara ROC, czyli Receiver Operator Characteristics, ona czasami się też nazywa Area Under Curve, więc możecie spotkać się ze skrótem AUC, to jest po prostu powierzchnia pod tym wykresem. 0,5 oznacza całkowitą losowość, tak jak tutaj w przypadku tego naszego. No i wszystko pomiędzy 0,5 a 1 to jest im więcej, tym lepiej. Tak? Im bardziej będziemy mieli to area under curve bliskie jedynki, tym większa powierzchnia, tym bardziej oznacza to, że ta krzywa wybrzusza się w stronę tutaj tego brzegu. To jest bardzo prosty, bardzo wygodny sposób porównywania ze sobą klasyfikatorów. Im bardziej stromo biegnie ta linia, tym lepsze są predykcje w momencie, w którym klasyfikator jest głęboko przekonany o tym, że ma rację. Tak? Więc znowu, jeżeli byśmy się ograniczyli tylko do naszego drzewa decyzyjnego, to gdybyśmy sobie zrobili tutaj punkt odcięcia w jakimś takim miejscu, proszę, tutaj 0,85. Jeżeli byśmy przyjęli za punkt odcięcia 85% przekonania modelu, że dana osoba przeżyła, to tak należy zinterpretować tą wartość, która tutaj się pojawia jako threshold, 85,5, to dla tak zadanego progu zaufania dla klasyfikatora, jeżeli ja powiem, dobrze, będę tobie wierzył, jeżeli jesteś w 85% bądź bardziej pewny, że dana osoba przeżyje, to ta prosta regułka znalazłaby mi 40% wszystkich tych, którzy przeżyli, w zasadzie nie popełniając żadnego błędu. Tak, to byłaby miara oceny mojego klasyfikatora. I co jeszcze chcieliśmy zrobić? Aha, i jeszcze chcieliśmy sobie zobaczyć calibration plot. Calibration plot z kolei, oczywiście i to samo mogliśmy zrobić dla ROC dla klasy negatywnej, tak, a nie dla klasy pozytywnej. Z kolei, jeżeli chodzi o wykres kalibracyjny, to tutaj macie zaznaczone przykłady należące do, no, weźmy sobie pojedynczy klasyfikator, tak? Tutaj mamy przypadki należące czy prawdopodobieństwo predykcji równe 0, tutaj prawdopodobieństwo predykcji równe 1 i generalnie rzecz biorąc, jeżeli nasz model jest dobrze skalibrowany, to ta krzywa powinna być w miarę zbliżona, w miarę pokrywać się z tą przekątną. To znaczy, jeżeli siła predykcji danego przekonanie klasyfikatora, tak, to predicted probability klasy yes, tak, czyli to przekonanie klasyfikatora, że dana instancja należy do klasy pozytywnej, powinno rosnąć liniowo z tym rzeczywistym przypisaniem tego przypadku. Natomiast tutaj okazuje się, że w przypadku tego naszego modelu drzewa, tam, gdzie jesteśmy w obszarze silnego przekonania modelu, że dana osoba należy do klasy yes, czyli że przeżyła, a tutaj mamy tak, 70, 80, 90 i więcej procent przekonania, że dana instancja należy do klasy yes, to jesteśmy powyżej tej linii, czyli jesteśmy zdecydowanie bardziej optymistyczni. Tak? Natomiast na tym obszarze model jest troszeczkę pesymistyczny, tak? Czyli potrzebuje większej
pewności, żeby poprawnie zaklasyfikować dany przykład. Możemy to porównać z predykcją dla klasy no, no i ona tutaj jest z kolei odwrotna. Dla niskich wartości jesteśmy zbyt pesymistyczni, dla wysokich wartości jesteśmy, no, przepraszam, tak samo, jesteśmy bardziej optymistyczni. Natomiast jak to wygląda z innym modelem, tak, tu macie na przykład KNN i KNN przez cały czas trwania jest zbyt pesymistyczny, tak, czyli nawet jeżeli już jest mocno przekonany, że dana osoba przeżyje, tak, to dopiero wtedy zbliża się do tej prostej kalibracji. Więc to jest też sposób, który pozwala Wam zobaczyć, no możecie sobie kilka ich naraz zaznaczyć, mniej więcej jak na tym spektrum przewidywania przynależności do klasy yes albo przynależności do klasy no, jak porównują się ze sobą te dwa modele. I ten wykres kalibracyjny, im bliżej jesteśmy głównej przekątnej, tym lepiej, tym bardziej stabilny jest dany model, tym mniej, powiedzmy, optymistyczny czy pesymistyczny jest. Tak więc to są jak gdyby podstawowe, najbardziej fundamentalne pojęcia, jeżeli chodzi o wprowadzenie do klasyfikacji. Jak mówię, na razie nie przejmujemy się szczegółami tych algorytmów, jeszcze będziemy mieli bardzo dużo czasu, żeby rozmawiać o algorytmach. Teraz na tym etapie powinniście dobrze rozumieć pojęcia zbiór uczący, zbiór testujący, macierz pomyłek, krzywa ROC, dlaczego należy testować nie na zbiorze uczącym, ale na osobnym zbiorze testującym, co to jest walidacja krzyżowa, co jeszcze, nie wspomniałem, taki termin przetrenowanie klasyfikatora, czyli po angielsku overfitting. Overfitting ma miejsce wtedy, kiedy klasyfikator za bardzo dostosowuje się do zbioru uczącego, czyli wyciąga zbyt wiele wzorców ze zbioru uczącego i później znacznie, znacznie gorzej działa na zbiorze testowym. Jeżeli będziecie obserwowali sytuację, w której dany klasyfikator na przykład bardzo dobrze sobie radzi na zbiorze uczącym, ale gwałtownie spada jego jakość predykcji na zbiorze testującym, to jest wyraźna wskazówka, że nastąpiło przetrenowanie. Zresztą my sobie jeszcze potem zobaczymy dokładnie, powiedziałbym, znacznie silniejsze metody sprawdzania, czy przetrenowanie faktycznie wystąpiło. Więc tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie do klasyfikacji przy użyciu Orange Data Mining, a za chwileczkę jeszcze przygotuję krótki instruktaż, jeśli chodzi o zbudowanie takiego przepływu w Rapid Minerze.